Poszukując synonimu słowa anachronizm, znajdziemy takie jak na przykład partykularz, zaścianek, jak określenie świat zapomniany przez Boga. Obok tego znajdziemy i inne pejoratywne określenia, nie pomijając także tych, które naznaczone zostały nawet odrobiną wulgaryzmu. A przecież skansen to tak naprawdę muzeum. Muzeum na wolnym powietrzu. Panoptikum, zbiór wielu, wielu drewnianych obiektów, które są zabytkami. To drewniane domy zamieszkały niegdyś przez ludzi, przez konkretną grupę etnograficzną. To historia ludzi opowiadana przez domy. Kiedy w roku 1891 w Szwecji zakładano pierwszy skansen, nikt nie miał na myśli zakładania przecież rudymentu zaścianka. Skansen w tamtejszym języku to wał ochronny, więc obrona. Obrona czego? Dorobku kultury. Tak więc i dzisiaj w Polsce istniejące skanseny to nic innego jak obrona tego, co przez dziesiątki, setki lat stworzyła polska kultura. Niejednokrotnie pada ironiczne pytanie, cóż to takiego ten skansen? Chcąc sobie jednak na to pytanie obiektywnie odpowiedzieć, należy zdobyć wiedzę. Tym samym należy udać się w odpowiednie miejsce. Chociażby takie jak to. Być może nie największy, ale na pewno nie najmniejszy. Skansen w Wygiełzowie. Wydawać by się mogło, że świat XIX-wiecznej wsi pozbawiony był różnic. Tymczasem różnice te występowały, czego najlepszym przykładem jest ten dom i jego mieszkańcy. Marianna i Mikołaj Marchewkowie. Dom piękny, dom wielki. Konstrukcja zrębowa, ale z drewna modrzewiowego, najdroższego, jakie wówczas występowało. Charakterystyczna dla tych stron. Kamienna, wysoka podmurówka. Dach kryty słomą, ale i gontem. Wystarczy też, chcąc podkreślić, jak inny, odmienny jest ten dom, kształt schodów. Schody biegnące z dwóch stron, ale wykończone w piękny, plastyczny sposób. Tak musieli mieszkać ludzie wyjątkowi. I takimi ludźmi wyjątkowymi byli państwo Marchewkowie. Zasobność. O tak, to znamionuje naszego bohatera, pana Mikołaja Marchewkę. To można już zobaczyć po tejże izbie. Izbie paradnej. Meble stylizowane na takie, które możemy znaleźć nawet w dworze szlacheckim. Piękny, intarsowany stół. Wiele obrazów znajdujących się na ścianach. Obrazów, rzecz jasna, sakralnych. Ale powieszonych w jakże charakterystyczny sposób. Odchylone od ściany mogą chronić różne skarby, pieniądze, ważne dokumenty. Żyto wówczas w przeświadczeniu, że jeżeli złodziej sięgnie za taki obraz, chcąc ukraść cokolwiek, zostanie ukarany. Obok tych obrazów znajdziemy również tak zwane świątki, proste figury ludowe, prezentujące, rzecz jasna, sceny świętych. Mają one nieco zaburzone proporcje, znajdziemy tutaj zbyt jaskrawe kolory. Ale jednak to też znamionuje wiarę ludzi wsi. Bo nie zapominajmy o tym,
że jak duża byłaby zasobność tego gospodarza, to jednak jest on włościaninem. Nadal, jako wieloletni sołtys, jest człowiekiem ze wsi. Druga izba, którą już moglibyśmy przypisać gospodyni pani Mariannie Marchewce. Popatrzmy, typowa, piękna, wiejska zabudowa, umeblowanie. Skrzynia, w której były przechowywane skarby każdej gospodyni, wiano dla córek w postaci zapasek, w postaci pięknych korali. Kredens, w którym przechowywano talerze, dzbanki. A wszystko to pięknie, ręcznie malowane. Albo zakupione na jarmaku, albo malowane przez mieszkańców tego domu. Na ścianach znowu mnóstwo obrazów. Znowu dowód wiary, ale i zasobności. A najlepszym dowodem tejże zasobności są poduszki znajdujące się na łóżkach. I nie jest ważne tylko to, jak pięknie są zdobione, wyszywane, haftowane. Chodzi także o ich ilość. Im więcej poduszek, tym gospodyni bardziej zasobna. Każda z poduszek zawiera w sobie pierze kilku gęsi i rzecz jasna jeszcze wyobrażenie o gospodyni tegoż domu. Piękny gorset, zapaska, chusta na głowie i to, co było kwintesencją każdej gospodyni, to, czym się lubiła chwalić. Piękne korale. Im więcej sznurów, im bardziej czerwone, tym gospodyni bogatsza. To dowód tego, jak zasobni byli mieszkańcy takiego domu. Jesteśmy na ziemiach Krakowiaków Zachodnich. Krakowiacy Zachodni. To strój, to trochę odmienny język, akcenty, no ale też przede wszystkim budownictwo, czyli domy stawiane na kamiennej podmurówce. Oczywiście domy jak wszędzie drewniane, ale już wypełniane gliną, która jest malowana na różnego rodzaju kolory, czego najlepszym przykładem jest chociażby tutaj kolor ultramaryny. W takim domu właśnie mieszkał gospodarz o nazwisku Dzyżdżyk, który był wieloletnim wójtem. Śmiało też możemy tego człowieka zaliczyć do gospodarzy bogatych. A dlaczego? To już musimy wejść do środka. Izba paradna to miejsce szczególne, to miejsce, gdzie spożywano pokarmy w okresach świątecznych. To tutaj przyjmowano gości szczególnych. Tutaj obserwujemy święta wielkanocne. A skoro święta wielkanocne, czyli obfitość posiłków. Mamy różnego rodzaju wiktuały, które na pewno jeszcze w Wielką Sobotę zostały zawiezione do kościoła. Bo, co ciekawe, ile gospodarze mieli zamiar spożyć tego typu pokarmów, tyle też zawożono do kościoła, aby ksiądz je poświęcił. Następnie pokarmy te spożywano.
Kiedy oceniamy, czy też staramy się ocenić, z kim mamy do czynienia, czy gospodarz jest bogaty, czy też biedny, warto zwrócić uwagę na detale. Przypatrzmy się temu stołowi. Owszem, znajduje się tutaj wiele przykładów dań świątecznych. Jajka, kiełbasa, masło, ser, ciasta. Ale, co istotne, każdy z mieszkańców tego domu ma własny talerz, własny kubek, własne metalowe sztućce. W biedniejszych domach była to jedna gliniana miska i łyżka przypadająca na każdego mieszkańca. Historia higieny na wsi to burzliwa historia. Niejednokrotnie od późnej jesieni do wczesnej wiosny mieszkańcy w niewielkim stopniu używali różnego rodzaju środków do mycia czy też do prania. Dopiero z początkiem wiosny, wtedy kiedy robiło się ciepło, można było przystąpić do działań, dzięki którym w domach było czysto, a gospodarze tracili swój nieprzyjemny zapach. Wykorzystywano do tego różne urządzenia. Pierwszym z nich była charakterystyczna kijanka, którą uderzano pranie w miejscach, gdzie pranie to było brudne. Kolejnym przedmiotem była metalowa balia. Obok bali widzimy piękną w swojej budowie pralkę, którą musiał podarować żonie każdy kochający mąż, ponieważ to już jest postęp cywilizacyjny. Pralka nazywana popularnie kiwaczką. Ta pralka, którą widzimy tutaj, pralka korbowa, to pozostałość po niemieckich osadnikach. No ale skoro mówimy o praniu, to powinniśmy wspomnieć także o innych urządzeniach, które były do tego potrzebne. Maglownica w swoim prostym wydaniu, takim, jakie mogliśmy znaleźć w każdym domu, ale i udoskonalona maglownica charakterystyczna dla domów bogatych. A skoro już wypraliśmy, wymaglowaliśmy, pora jeszcze wyprasować. Tak więc żelazka. Te proste, które stawiano na piecach, aby się nagrzały, i wreszcie te bardziej skomplikowane, żelazka z duszą, które zawierają w sobie ten wspaniały metalowy element, który był rozgrzewany, wkładany do środka i dzięki temu urządzenie to mogło zacząć swoją pracę. Chałupa biedniacka, jak sama nazwa wskazuje, była zamieszkała przez ludzi biednych. Piękny, mały, bielony dom, a w środku 11 ludzi. Matka, ojciec i 9 dzieci. Czasem w takich domach zdarzały się jeszcze osoby starsze. Rodzice śpiący na łóżku, jedno dziecko w tak zwanych nogach, najmłodsze na husiaczce, czyli w prymitywnej kołysce, no a reszta na podłodze, na tak zwanym sienniku.
Rodziny takie często były rozbijane, domy pozostawały puste. Rodzice wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy, podobnie zresztą jak i starsze rodzeństwo. Młodsze rodzeństwo było oddawane na służbę do bogatych gospodarzy. Zostawali starsi krewni, którzy nie mogli już pracować. Aby przeżyć godnie te ostatnie dni, zawierali umowy z bogatszymi gospodarzami. Umowy te nazywały się dożywociem. W zamian za wyżywienie i za godny pogrzeb, po śmierci ów bogaty gospodarz mógł zabrać ich ziemię i cały dobytek. Niestety niejednokrotnie bogaty gospodarz przyczyniał się do tego, aby grunty te i dobytek posiąść szybciej. No ale czym zajmowali się mieszkańcy takiego domu, nim gdziekolwiek wyjeżdżali? No oczywiście było drobne gospodarstwo, a i do tego, co posiadali, należało coś zarobić, jak na przykład wyrabiać kosze z kory sosny. Można było również zbierać zioła i wytwarzać z nich leki. Nie zapominajmy, że mamy do czynienia z XIX-wieczną wsią. Nie tylko poziom higieny, ale i poziom medycyny jest tutaj nikły. Najpierw kwestie techniczne. Kościół z Ryczowa, wybudowany w roku 1623. Z czegoż się składa? Z dwóch części. Właśnie z tej części starszej, w której znajduje się prezbiterium i nawa, oraz z młodszej części, wybudowanej w wieku XVIII, która została zwieńczona cebulastym dachem, a która w swojej dolnej części kryje wejście do kościoła, a także dającą do myślenia o ludzkiej kondycji kruchtę. Co widzimy po bokach? Oczywiście to, co jest najistotniejsze dla każdego chrześcijanina, młodego chrześcijanina. Drewniana, rzeźbiona chrzcielnica. Po drugiej stronie zawieszona w pobliżu ołtarza ambona. No ale czym byłby kościół bez pięknego, barwnego ołtarza? I wydawać by się mogło, że te kwestie techniczne wyczerpują tematykę, bo przecież znajdujemy się w sferze sakrum, sakrum niemalże kompletnego. To tutaj ludzie odcinają się od zwykłego, prostego życia i przychodzą raz w tygodniu na mszę. 6 dni ciężkiej pracy, 6 dni obaw o to,
co będzie się działo jutro. Życie z dnia na dzień. Obawa przed chorobami. Obawa przed wojną. Obawa przed niedostatkiem chleba. Więc to powinien zapewnić Bóg. O to do Boga można się modlić. No, nie na darmo mówi się, jak trwoga, to do Boga. Ale mamy do czynienia z ludem prostym, z ludźmi, którzy nie potrafią czytać, pisać. Ledwie co siódmy mieszkaniec i co jedenasta mieszkanka znają podstawy czytania i pisania. Jak więc do nich dotrzeć? W jaki sposób mają zrozumieć ideę wiary? Czym jest wiara? I do tego służą właśnie przepiękne barwy, przepiękne obrazy, jakie tutaj znajdziemy. Pozostawmy ołtarz i spójrzmy na ściany. Ściany również wielobarwne, malowane pięknie, malowane z wyraźną miłością nie tylko do Boga, ale i do sztuki. Wyraźny, młodopolski wpływ sztukaterii. Obok tego obrazy pozostawione z XVIII wieku, przedstawiające czterech świętych. Świętego Stanisława, Wojciecha, Mikołaja oraz Marcina. W ten sposób nauczano ludzi ubogich. Biblia ubogich, Biblia pauperum. Człowiek o wiele łatwiej zapamiętuje to, co widzi, niż to, co słyszy. I dzięki temu ludzie ci mogli umocnić się w wierze. Dzięki temu poznawali historię Kościoła. Oczywiście elementy sfery profanum także musiały się tutaj znaleźć. A czymże innym jest sfera profanum, jeżeli nie podziały społeczne? Wydawać by się mogło, że najważniejszą postacią w Kościele jest ksiądz. Tymczasem najważniejsze postaci w Kościele zasiadały tutaj. Oto ławy kolatorskie dla ludzi najbogatszych, dla tych, którzy ufundowali ten Kościół, dla tych, którzy przekazali grunty. Ale oczywiście to klasa uprzywilejowana. Z ołtarza wejdźmy do nawy. Tutaj zasiadają zwykli wierni, których czasem moglibyśmy nazwać prostaczkami. Panuje też swoisty podział. W pierwszych ławkach siedzą najbogatsi gospodarze, no a później wraz z odległością wysokość majątku maleje. Wreszcie w kruchcie pod dzwonnicą zasiadają najbiedniejsi, na ogół żebracy. Pomimo wszystko, pomimo tych różnic, chwaląc Pana, prosząc i dziękując Mu za wszelkie otrzymane łaski. Oczekując dobra, ludzie ci solidaryzowali się ze sobą, podawali sobie ręce, intonowali pieśni. Witamy w młynie. Młynarz, osoba szczególna w każdej miejscowości. Ale jak widać, nie każdy młynarz musi być człowiekiem
bardzo majętnym, bogatym. Wystarczy przyjrzeć się temu pomieszczeniu. Nie jest to pomieszczenie dla ludzi bogatych. Popatrzmy na narzędzia, jakie się tutaj znajdują. To proste naczynia, to urządzenia do wykonywania innych narzędzi. Znajdziemy oczywiście także tutaj te urządzenia, które znajdziemy w każdym innym gospodarstwie, jak chociażby stępa do chrustania kaszy. Ale gospodarze w tym domu dla zaspokojenia potrzeby ciepła w pomieszczeniu, w którym spali, musieli zapraszać w cudzysłowie do środka także zwierzęta. A jakość życia w tym gospodarstwie dopełnia fakt, w jaki sposób dom ten opalano. Jesteśmy w tak zwanej kurnej chacie. Tutaj nie ma komina. Tutaj jest otwarte palenisko. Dym z pieca unosi się pod sufit i tam zalega. Naczynia, owszem, jest ich wiele, ale prymitywne. Meble zniszczone. Tak naprawdę nie ma normalnych półek, tylko tak zwane polynie, na których przechowywano na przykład drewno do palenia w piecu. Polepa, na której stoję, no, z jednej strony, owszem, chroniła dom przed pożarem, ale to też znamionowało domy osób uboższych, a może nawet ubogich. Zagroda okołowa. No, jak łatwo pojąć, coś jest zamknięte w kręgu. Musi istnieć jakiś dziedziniec. I tak też jest tutaj. Gospodarz wpadł na oryginalny pomysł i cały, niemal cały swój dobytek zamknął właściwie w jednym budynku. Jest tutaj i część mieszkalna, i chlewik, i stajnia, i drewutnia, i wozówka. W środku znajdziemy wiele niezbędnych narzędzi. Tak naprawdę to w tym jednym budynku znajduje się mały skansen, a nad tym skansenem pieczę trzymał jeden gospodarz i jego najbliżsi. Jak widać, miejscowy gospodarz również zadbał o to, aby ten element sakralny został wyeksponowany. Wiele obrazów o tematyce religijnej. Ale, co ciekawe, pojawiają się także tutaj elementy zabobonne, jak na przykład ta czerwona listwa, na której opierają się obrazy. Czerwień, która miała odstraszyć to wszystko, co złe. A poza tym, no cóż, zwykła kuchnia, gospodarstwo, w którym rodzina żyła na co dzień. Co znajdziemy? Piec, mnóstwo naczyń, łóżka, narzędzia, na których wyplatano sznury, w tle drewutnia, mały zakład stolarski. Zwykłe gospodarstwo rolne, choć jak już mówiłem, to dom człowieka, który miał tutaj blisko siebie wszystko. Jesteśmy ciągle w tym samym domu,
a znaleźliśmy się jakby w innym świecie. Tam, choć wszystko jest uporządkowane, w tym pokoju natomiast, w izbie paradnej, jakże jest inaczej. Dominuje biel, czystość, tam na podłodze polepa, tutaj deski. Tam zwykły stół, tutaj stół przykryty papierową, zdobioną serwetą. Nad stołem, wykonany przez córki gospodarza, zdobny pająk. Na ścianach również wiszą obrazy religijne, ale o ileż one są piękniejsze od tych obrazów, które można było zobaczyć w poprzedniej izbie. Dziedziniec Okołu. Jesteśmy otoczeni dachem pokrytym słomą. Wokół nas pełno drewna, ale za tymi ścianami ukryte jest gospodarstwo. Co znajduje się w tamtych pomieszczeniach? Chlewik, stajnia, część mieszkalna, drewutnia, wozówka. To wszystko, czego gospodarz, dobry i bogaty gospodarz, potrzebował na co dzień. Krakowiacy zachodni, lud prosty, bo z takimi ludźmi właśnie mogliśmy się przed chwilą poznać. No, ale byli także wśród nich ludzie wyjątkowi. Zwykliśmy ich nazywać szlachtą, ludźmi bogatymi, ludźmi posiadającymi rozległe grunta i różne przywileje. I tak też było z rodziną Janotów Bzowskich, mieszkających w tym dworze. Dwór z Drogini, bo właśnie stamtąd pochodzi ta budowla, to dom rodowy Bzowskich, szlachta. Jednym z przywilejów takiej klasy społecznej była choćby możliwość polowania. Któż polował? Polowali królowie, hrabiowie, polowała więc i szlachta. Nie wolno tego było robić włościanom, którzy za podobne postępowania mogli ponieść srogie kary. A Bzowscy, no cóż, szlachta, więc mogli sobie pozwolić na tenże sport, a wyniki powiesili na ścianie w sieni. Salon, w którym przyjmowano gości. Meble w stylu Biedermeier, oczywiście wykonywane ręcznie. Ten garnitur mebli idealnie do siebie dopasowanych jest skromny, ale jakże wspaniale dobrane, jak idealnie pasują one do siebie. Ten wystrój w stylu amor vacui, umiłowania, skromności, widoczny jest także na ścianach. Pokój pani również nie jest przepełniony meblami. Znów meble są do siebie dobrane. To styl Ludwika Filipa. Można sobie wyobrazić tylko, co się tutaj działo. Ploty, ploteczki, picie kawy, herbaty, wyszywanie,
wychowywanie dzieci przez czułą matkę, wspólne czytanie książek, no i rozprawianie o tym, co dla każdej kobiety jest istotne. Pokój Pani. Pokój rezydentki, czyli pokój zubożałej krewnej, która zwykła towarzyszyć gospodyni tego domu w życiu codziennym. Ale to także osoba, która często dbała o wychowanie dzieci. To ona uczyła te dzieci w domu. To ona trzymała pieczę nad porządkiem w takim dworze szlacheckim. To ona niejednokrotnie była tak zwaną panią apteczkową, czyli przygotowywała między innymi lekarstwa. Osobę tę nazywano także szafarką, ponieważ to ona dbała o zawartość kredensu, czyli między innymi wszelkiego rodzaju wiktuałów, które później były wystawiane na stół. Sypialnia. Sypialnia ukryta w buduarze. Chcielibyśmy określić, jaki znajdziemy tutaj konkretny styl mebli. No, raczej nie byłoby to możliwe. Tutaj naprawdę możemy mówić o eklektyzmie. Podstawą było to, aby zastosować meble wygodne, na których można wypocząć. To taka intymna strefa domu. Tylko i wyłącznie dla gospodarzy, ewentualnie dla ich dzieci. I wreszcie najważniejsze pomieszczenie w dworze szlacheckim. Pomieszczenie przypisane tylko dla właściciela tego domu i dla właściciela wszelkich gruntów znajdujących się wokół. Ostatni dziedzic tegoż dworu, Kazimierz Bzowski. Jeżeli popatrzymy na wystrój tego pomieszczenia, od razu możemy sobie uświadomić, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. Meble solidne, meble ciężkie, takie, które znamionują człowieka o silnym charakterze. Oczywiście są tutaj dodatki, dzięki którym możemy sobie opowiedzieć historię o tym, że przyjeżdżali do niego i przedstawiciele innych rodów szlacheckich, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami.